Witam Cię w kolejnym filmie. Dziś opowiem Ci o ciekawej sprawie, bo bardzo często do mnie trafiają tego typu sygnały. Też to niejednokrotnie zauważyłem na szkoleniach, w relacjach z kobietami moich podopiecznych, kursantów, które właśnie prowadzę. Dlatego myślę, że warto wyciągnąć z tego wnioski, bo jest to taka moja teoria, która w rzeczywistości bardzo często się potwierdza w realnym życiu. Okej, ale przejdźmy do konkretów. Kiedy spotykałeś się z jakąś kobietą i ty naprawdę czułeś do niej coś silnego, to zauważ, że potem jak się rozstajesz z tą kobietą, to ty bardzo, bardzo często podświadomie będziesz zwracał uwagę na kobiety, które są podobne wizualnie, nawet często z charakteru, do kobiety, z którą się rozstałeś. I niejednokrotnie gdzieś to bardzo nieświadomie. Załóżmy, że spotykałeś się z kobietą, która była uroczą blondynką, o niebieskich oczach. No i była dla ciebie dosyć taka impertynencka, chamska, niemiła. No i ty się z nią rozstajesz za chwilę, za 2 miesiące wychodzisz gdzieś na imprezę, spotykasz podobną dziewczynę w klubie, która wizualnie jest niemal identyczna i ty jakby czujesz w sobie silny pociąg od razu, jak ją zauważyłeś. Od razu ci nawet wpadła w oko, chcesz z nią rozmawiać, spotykać się. Więc dlaczego Ci o tym opowiadam? Dlatego, że bardzo często właśnie kopiujemy błędy z przeszłości na sytuację teraz i w przyszłości. Może być tak, że Ty całe życie się spotykasz z toksycznymi kobietami, po prostu kopiujesz schemat z jednej poprzedniej relacji na kolejną i nawet tego nie zauważasz, tak? Problem też może być z Twoim dzieciństwem, bo jeśli miałeś matkę, która była dosyć agresywna, szorstka, nie dawała Ci żadnych tutaj uczuć, nie czułeś się kochany, tak? No to w rzeczywistości Ty też masz potem podobny odbiór kobiet w dorosłym życiu, no bo podświadomie chcesz się spotykać z kobietami, które Cię odrzucają, które gdzieś tam zawsze budują w Tobie poczucie winy, bo czegoś takiego doświadczałeś w dzieciństwie. Więc to jest jedna rada taka, żebyś zidentyfikował ten schemat. Czy teraz w Twoim życiu zauważyłeś pewne podobieństwa w kobietach, z którymi się spotykałeś i czy Ty świadomie wybierałeś te kobiety, czy być może było tak właśnie, że spotykałeś je i podświadomie czułeś, że to jest właśnie ta dziewczyna, że ona Cię kręci, nie wiedziałeś dlaczego, bo przykładowo nie była obiektywnie atrakcyjna dla innych facetów, ale miała charakter taki jak poprzednia kobieta. Miała coś w wyglądzie, kształt ust, twarzy, buźki, jak dziewczyna, z którą się spotykałeś. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że jak właśnie kopiujesz te zaszłości, tą całą Twoją przeszłość w relacjach na obecne, przyszłe sytuacje, to możesz cały czas tworzyć sobie toksyczne sytuacje, toksyczne relacje, które Cię będą unieszczęśliwiać. No chyba, że zidentyfikujesz ten schemat i powiesz sobie dość, ja już rozumiem, jak to funkcjonuje, jak to działa, ta dziewczyna nie będzie dla mnie odpowiednia, bo ja od razu będę się tak samo z nią zachowywał, jak z tą kobietą, z którą spotykałem się przez 5 lat i która mnie zdradzała. I możesz właśnie mieć takie tendencje, że poznasz znowu blondynkę. Ja już się przyczepiłem tych blondynek, ale wcale nie mam na myśli, że blondynki to kobiety, które są jakieś gorsze czy coś takiego. Ale właśnie problem polega na tym, że ty możesz, trafiając na kolejną blondynkę, podświadomie robić te same błędy, które robiłeś z poprzednią partnerką. Także wyciągnij z tego wnioski i zastanów się właśnie, jakie kobiety sobie wybierałeś teraz przez całe życie. Czy one były do siebie podobne, czy miały podobne tendencje w związkach, na spotkaniach? Jeśli tak, to już masz często odpowiedź, co należy w sobie zmienić. I taką dobrą radą, którą mogę Ci dać, to jest to, żebyś zaczął wybierać kobiety, które nawet dotychczas nie były idealnie w Twoim typie. Przykładowo przez całe życie mogłeś szaleć za kobietami, które, tak jak powiedziałem przed chwilą, były blondynkami. Teraz zacznij poznawać brunetki, rude. Dziewczyny, które są nieco wyższe od Ciebie. Może takie, które mają troszkę więcej ciała. Które mają większe piersi, mniejsze piersi, tak? Co Ci szkodzi spróbować, tak? Absolutnie mi nie chodzi o to, żebyś robił coś wbrew sobie, żebyś się zmuszał do czegoś, tylko żebyś przełamał ten negatywny impas, który był z Tobą być może od dorosłości, od 18 roku życia i Ty się dziwiłeś, dlaczego nie jesteś szczęśliwy. Po prostu mogłeś kopiować ten schemat.
ze związku na związek i szukałeś kobiet, które właściwie karały cię za to wszystko w ten sam sposób, a dla ciebie to była normalność i teraz poznasz dziewczynę, która wobec ciebie będzie uległa i ty się będziesz dziwił, dlaczego ona jest uległa, skoro wszystkie były po prostu niemiłe i nie nastawiały cię jakby tutaj optymistycznie do całego życia. Także wyciągnij wnioski sam i spróbuj czegoś nowego, jakiejś nowości. Może do tej pory poznawałeś kobiety tylko przez znajomych, tylko w internecie. Spróbuj na ulicy, spróbuj na plaży, pomachaj jakiejś dziewczynie. Zacznij wprowadzać nowości i zweryfikuj, czy to ma jakiś wpływ realny na jakość twoich relacji. Tyle na dzisiaj. Oczywiście jak ten materiał ci się podoba, poproszę mi tutaj łapeczki zostawiać. Tylko do dzisiaj do północy najnowszy mój materiał, jak się droczyć emocjonalnie z kobietami, 50% taniej. Pod spodem masz linka, który opisuje, jak to pobrać i numer konta, żeby sobie zakupić ten kurs. Uważam, najlepszy materiał na temat emocji kobiet, jaki zrobiłem, jaki daje efekty. Emocjonalne droczenie to jest to, co wzbudza w kobietach dzikie, emocjonalne pożądanie, dlatego powinieneś to zobaczyć, bo jestem przekonany, że ten kurs zmieni twoje życie. 50% taniej cały materiał, jeszcze tylko do dzisiaj do północy. Pospiesz się, bo o północy podnoszę cenę i kurs będzie kosztował dwa razy tyle. kurs.uwodzeniewdzień.pl/dr. Zapraszam, bo to jest absolutnie genialna wiedza, która sprawi, że poczujesz się pewnie przy kobietach, będziesz wiedział, co mówić, jak ekscytować dziewczyny, a one oczywiście będą chciały cię w całości. Więcej i więcej po kawałku. Zobacz sam, jak to działa. Polecam serdecznie, 50% taniej cały materiał, jeszcze tylko do dzisiaj do północy. Korzystaj.